Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej, od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły. Media to zrobiły i media tak robią. I nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczyć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą po tym. Udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem. Udowodnij mi winę. A teraz wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy. I myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość. O prawo właściwe i o sprawiedliwość. Tak jest. Bo nam tak pozabijają. Co porządniejszy Polak, to biją w niego. Już się trzęsą. No. Albo co porządniejszy katolik, ksiądz, zaraz walić w niego. A katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni, za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła, jeszcze nazywają to niektórzy dokument. To jest manipulacja, bo to nie żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mi nie udowodnią. Zobaczcie, ile na mnie piszą i mówią. Panie ministrze sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć. Bym już siedział. Według tego, co oni mówią. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się. Nie dajmy się i w Kościele się nie dajmy. Księża się nie dajmy. To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. No a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. No. I Pan Jezus przyszedł podnosić nas wszystkich. I będziemy, ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje i tych biskupów nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim, tylko szybciej rak zje. Jak księdza Drostka zaatakowali i kłamali, to co było? To później dostał raka. Raka dostał i nic? No. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce, a w świecie? Ksiądz kardynał Pell w Australii. Czy ktoś go przeprosił? Ile siedział w więzieniu o zaostrzonym rygorze i na cały świat pluli? No. Także, a teraz na Jana Pawła II, a teraz na księdza kardynała Dziwisza. No i to bym, przepraszam, jeżeli sobie tak pozwolę przy księżach biskupa, to dobrze byłoby, i zwróćmy uwagę, my jesteśmy jedną rodziną Bożą. Nawet jeżeli jakiś katolik wygaduje, czy nawet ksiądz, jak wychodzi taki guru i opowiada i sądzi innych, zadzwońcie do niego, porozmawiajcie z nim, z jego przełożonym porozmawiajcie. I niech się uciszy. Albo to odchyłki psychiczne, albo to odchyłki duchowe. Tak pluć na tego. To nie jest żadna rodzina. To jest coś strasznego. Także wybaczcie, że to mówię, ale to nie jest katolickie. To nie jest. Także wstrzymajmy razem i bądźmy dębami, a nie tak. A nie być. Ach, to...